Kłaniam się, witam Państwa. Dzisiaj jest 24 listopad, niedziela. Co mogę Państwu o tej dacie powiedzieć? Na tylko tyle, że mamy równo miesiąc do wigilii. To jest dobra wiadomość, tak mi się wydaje. Doczekamy wszyscy, proszę Państwa, w spokoju. Świat jest nerwowy. Europa również jest i to bardzo nerwowa ale następują ogromne, ogromne zmiany na świecie. Nagle otrzymuję kilkanaście informacji ze Stanów Zjednoczonych, że benzyna tanieje na stacjach. Trump jeszcze prezydentem faktycznie nie jest, bo nie jest, jest elektem, a tutaj w pasie środkowym od Teksasu na północ, no benzyna potaniała o 1,5 dolara na galonie. To są, proszę Państwa, bardzo dobre informacje. Mniej więcej zgadzają się z tym, co Trump mówił, że obniży o połowę cenę benzyny i benzyna zaczyna tanieć. Zresztą te rzeczy, którą zapowiada, to jest wywrócenie aktualnej polityki, która dominuje Stany Zjednoczone. To jest, ja o tym jeszcze będę mówił. Ale to, co chce przeprowadzić Trump, to ludzie jeszcze sobie sprawy w ogóle z tego nie zdają, jak Ameryka będzie wyglądać po tych zmianach. Natomiast te zapowiedzi wpływają już na politykę wewnętrzną i międzynarodową, która jest aktualnie na świecie. To się dzieje na naszych oczach i my to widzimy, proszę Państwa. Także zmiany są na lepsze. Jeśli chodzi o wojnę, o to, co dzieje się na Ukrainie, to niech się pańscy, Państwo nie przejmują tym, dlatego, że to są nerwowe ruchy, to są napięcia związane z przejęciem władzy przez Trumpa. I, i proszę się uspokoić, bo niektórzy tutaj mnie naprawdę no, nie dają mi żyć. Wszystko będzie dobrze, proszę Państwa. I proszę się uspokoić, ci oczywiście, którzy... Nie mogą tego robić, to ja apeluję do Państwa, proszę o spokój. Jeśli chodzi o historię na Telegramie, na moim kanale, dzieją się bardzo ciekawe rzeczy tam. Jak wejść na mój kanał na Telegram, no to proszę bardzo, w pierwszej linii opisu pod tym filmem, tym, mają Państwo link, który trzeba nacisnąć i wejdziecie na mój kanał na Telegramie. Tam jest m.in. bardzo ciekawa informacja, 20 rzeczy, o których nie wiecie, a może o których już słyszeli, dotyczących Trzaskowskiego, aktualnego prezydenta Warszawy, który wygrał prawy wybory w koalicji obywatelskiej i stał się kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej. Ja Państwu o tym mówiłem kilka vlogów do tyłu, powtarzałem to kilka razy że będzie Trzaskowski prezydentem Polski, a to, że on wygrał głosami koalicjantów, którzy tam ponad 22 tysiące oddało na niego głosy w ramach koalicji, on uzyskał ponad 75%, a minister spraw zagranicznych Radek Sikorski około 25% głosów. Ja mówiłem Państwu, że Trzaskowski to wygra, dlatego że Trzaskowski został namaszczony, tak? Namaszczony przez e, m.in. Amerykanów, którzy przyjechali, się z nim spotkali, mówiłem o tym spotkaniu i on będzie prezydentem Polski. Natomiast od razu Państwu mówię, to nie jest mój prezydent, ja na, na niego głosować nie będę. E, dyskusja jest na telegramie na ten temat. Tam prezentuje materiał m.in. o Trzaskowskim, kto to jest, kto go finansował, za czyje pieniądze się kształcił i tak Mówi o sobie, że zna pięć języków obcych. I on, sądzę, on był od dawna przygotowywany na prezydenta Polski. Dlatego to, że on te wybory wygrał, te prawybory w koalicji obywatelskiej. To nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem, bo ja mówiłem Państwu, że on wygra. I tak jak mówię Państwu, że wygra wybory prezydenta Polski, nie wiem, co by musiało się oczywiście stać. To nie jest dobre dla Polski. Absolutnie nie jest dobre, ale... I są też nazwiska, które występują, które mogłyby zmienić Polskie, ale ci ludzie, którzy są podawani jako kandydaci na prezydenta Polski, nigdy tych wyborów nie wygrają. Nie mają najmniejszej szansy, proszę Państwa. Dlaczego? Dlatego, że naród polski nie jest skonsolidowany, jest podzielony, a partie, które aktualnie rządzą, zawłaszczyły sobie władzę w ten sposób, że ustanowiły system prawny, który nie wpuszcza ludzi z zewnątrz do funkcjonowania państwa. W związku z tym nikt z zewnątrz nie ma szansy, żeby wygrać wybory na prezydenta Polski. No taka jest realna, oczywista i obiektywna prawda. Nie ma tu, co się oszukiwać. Na telegramie rozmawiamy, rozmawiam z Państwem, mówimy, co myślimy na ten temat, bo tam nie ma cenzury i nikt tam tam nie będzie jakichś materiałów usuwał, więc prezentuje tam materiały i państwo prezentujecie, których tutaj prezentować się nie da. Tak? No. Dlatego powstał, powstał kanał na Telegramie. Oczywiście tam prawica mówi, że będzie miała też swojego kandydata, ale jakikolwiek by to nie był kandydat, on przegra kandydat Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość została pozbawiona funduszy, pieniędzy. No, kampania prezydencka kosztuje. Oczywiście ludzie się składają tam na Prawo i Sprawiedliwość, ale to nie załatwi sprawy. Poza tym tam kandydat, który właśnie jest ogłoszony, czy będzie ogłoszony, no już, już praktycznie wiemy, kto to będzie no to na przykład Nawrocki jest nacelownik rosyjskich służb, nie? Ale to, pomijam to, to są rzeczy jakby nieistotne. Chciałem Państwu powiedzieć, że tak jak mówiłem wcześniej, kto będzie prezydentem, tak będzie, ale to nie wynika z mojego, z, z jakiejś predykcji, że ja mam jakieś wizje i tak dalej. Państwo się tam jasnowidzów pytacie, kto będzie prezydentem. To wynika z prostej arytmetyki, proszę Państwa, i z czytania różnego rodzaju newsów i donosów, tak? No i tutaj nie ma innej, innej drogi do tego, no to, tak jest. No. Proszę Państwa, szef NATO udał się do rezydencji Trumpa na Florydzie, nazywają go zaklinaczem, zaklinaczem Trumpa. Sekretarz Generalny NATO Mark Ruth. Spotkał się z prezydentem Elektem USA w Maralago na Florycie. Dla Rutego będzie to pierwsze spotkanie z amerykańskim politykiem odkąd został szefem NATO. Dzięki wcześniejszym kontaktom Holenderski polityk zyskał przydomek zaklinacza Trumpa. Sam prezydent Elekt chwalił Rutego i był nim zachwycony. Niemiecka agencja DPA podała powołując się na źródła dyplomatyczne w NATO, że rozmowy Rutiego i Trumpa mają dotyczyć m.in. rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz wydatków na obronność, a Rut udał się na Florydę kiedy? No w czwartek już tam był. Czy wrócił? Nie mam informacji. Wiem, że odpoczywa. W polityce międzynarodowej Rut ma opinię opanowanego i sprawnego negocjatora. To się stało w 2018 roku kiedy zyskał przydomek zaklinacza Trumpa, gdy podczas jednego ze spotkań szefów państw NATO w Brukseli Trump, ówczesny prezydent USA, zarzucił sojusznikom niewystarczające wydatki na obronność i zaczął straszyć wyjściem USA z NATO, Rut miał rozładować atmosferę, mówiąc, że nakłady te wzrosły właśnie dzięki naciskom Trumpa. I no i Trump się wtedy ucieszył. No i powiedział, że jest zachwycony Rutem i zaczął go chwalić. Powiedział, że spędził wspaniały czas w Brukseli. No to jest, to jest pan Rut, szef NATO. Chcę Państwu powiedzieć o ciekawej sytuacji, która wyłynęła, wyszła ze Stanów Zjednoczonych, a dotycząca Roberta Kennedy'ego Juniora. I dotycząca Andrzeja Lepera. Państwo się mnie pytają, dlaczego Robert F. Kennedy Jr. wspomina Andrzeja Lepera. On mówił, że zaproponowano mu milion dolarów łapówki wówczas Leperowi, której on nie wziął. To korporacja amerykańska zaproponowała te pieniądze i on o tym mówi. E, wiedzą Państwo, jak słuchacie Kennedy'ego Juniora, to wiecie, że on ma problem z wysławianiem się, bo on jest chory. On, on e, z tego co ja tam wiem, ma jakieś tam stwardnienie rozsiane, czy coś, poważną chorobę i on e, ciężko mu mówić po prostu. E, tak żeby Państwo wiedzieli. Więc e, Robert F. Kennedy Junior, nowo mianowany sekretarz Departamentu Zdrowia w ekipie Donalda Trumpa wspomina w autorskim podcaście, że korporacja Smithfield Foods to jest korporacja żywnościowa zajmująca się głównie mięsem, tak? która przejęła stare polskie rzeźnie, próbowała przed laty przekupić Andrzeja Lepera, aby przyjął w Polsce ustawę, która faworyzowałaby amerykańskiego giganta żywnościowego. Leper miał jednak odmówić i ujawnić próbę przekupstwa, co jednak nie powstrzymało wprowadzenia nowych regulacji, w tym wymogu instalacji drogich technologii w zakładach mięsnych, które, jak mówi Kennedy, wykluczyły z rynku polskie ubojnie. To o to chodziło. I tutaj y, on się powołuje na ten fakt i mówi Polakom, co wówczas się działo, a on wówczas był, Kennedy był też w Polsce. I on to śledził tą, tą, całą tą sytuację i teraz pamięta o niej i próbuje Polakom przekazać to, co wówczas się działo. Y, który to był rok? To był rok, kiedy on był 2003, proszę państwa, 21 lat temu. Ale to są fakty, to są fakty. Smithfield wszedł i kupił stare rzeźnie w Polsce, które były ogromne, były własnością państwa. Jakby wykupił te najważniejsze rzeźnie w Polsce. I zasponsorował ustawę, która została następnie przyjęta, a która mówiła, że nie można prowadzić rzeźni w Polsce, jeśli nie ma się w Łazienkach, no, w tych rzeźniach laserowo zautomatyzowanych kranów, mówi Robert F. Kennedy Jr. wspominając 2003 rok. To była wysoka technologia, chodziło o... nie tylko o te krany laserowe itd. Tak ale i o inne rzeczy, które miały być wprowadzone do tej ustawy po to, żeby wyeliminować polskie rzeźnie z rynku. Kennedy dodał, że żadną polską ubojnię na taki wydatek nie było stać, więc za jednym zamachem Smithfield wyrzucił każdego ze swoich konkurentów z biznesu, wymagając technologii, której żaden z nich nie potrzebował i na którą nikt poza Smithfieldem nie mógł sobie pozwolić. Tak to, proszę Państwa, wspomina te czasy Kennedy. Kennedy Jr. twierdzi, że ówczesnemu liderowi samoobrony, Andrzejowi Leperowi, zaproponowano jeden prawdopodobnie milion dolarów łapówki. Kennedy, bo niektórzy mówią, że to jest złotych, a niektórzy mówią, że to chodziło o po prostu milion dolarów. Kennedy Jr. odwiedził Polskę właśnie w 2003 roku i powiedział nie pozwólcie Smithfield Foods Zostać monopolistą na polskim rynku produkcji wieprzowiny apelował w 2003 roku na konferencji prasowej w Warszawie Robert F. Kennedy. Informował wtedy, że przedstawiciel Smithfields przekonywał polskich senatorów do systemu kontraktacji. Powiem wam, jak działa taki system, mówił Kennedy. Firma przystawia pistolet do skroni rolnika, i mówi, cena skupu jest taka i tak taka niska, że nie ma szans wyjść na swoje, chyba że podpisze z nami kontrakt. Jego warunki zostały zawsze tak przedyskutowane, że no, rolnik wyszedł jak Zabłocki na mydle. Rolnik musiał stworzyć infrastrukturę. Po roku, kiedy kontrakt wygasał, rolnik zostawał zaciągniętym kredytem. I po prostu Smithfield wykupiwał jego gospodarsko wówczas, a rolnik trafił, tracił wszystko. I to o tym mówił Kennedy Jr. I to chodziło o Polskę, w jaki sposób to się działo w Polsce. Nie pozwólcie korporacjom panoszyć się w Polsce, przestrzegał Kennedy Jr., a Smithfield broniło się pisząc w pismach rozsyłanych do dziennikarzy, że wbrew logice i faktom Robert Kennedy nadal nie zaprzestaje nieuzasadnionych ataków na Smithfield Foods. W końcu, proszę Państwa, po tej awanturze Smithfield został przejęty przez Chińczyków. Oni się z Polski wycofali, było za dużo smrodu na ten temat i Chińczycy to po prostu przejęli, ten biznes. Cała ta sytuacja. Według Kennedy'ego zyskała nowy kontekst po przejęciu firmy przez chiński kapitał, co jego zdaniem przekształciło Smithfield w narzędzie modelu kolonialnego. Obawy Kennedy'ego dotyczą również roli Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, czyli USDA, który jego zdaniem wspiera interesy chińskie kosztem lokalnych rolników, również na przykład to się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Także macie Państwo jasność w tej chwili, o co chodziło z Leperem i z tą całą sytuacją, że ta amerykańska korporacja proponowała mu ogromną łapówkę, której Leper nie wziął. Wiecie też o tym, że w Pentagonie od dłuższego czasu, będę mówił ogólnikami, Pentagon to jest jakby Departament Obrony, no, największy budynek biurowiec, można by powiedzieć, o kubaturze na świecie, tak? W Pentagonie w USA trwa audyt od dłuższego czasu i proszę Państwa, oni nie mogą się doliczyć wydatków na ponad 2 biliony dolarów, czyli ponad 2 dwa, dwa razy po 1000 miliardów dolarów nie mogą się doliczyć tych pieniędzy w Pentagonie. Gdzie zostały wydane, tak? Gdzie te pieniądze po prostu, gdzie w ogóle są? No takie jaja są w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego to się tak wszystko dzieje? Dlaczego benzyna tanieje? Tu w tej chwili Pentagon ma takie problemy. Benzyna tanieje w Stanach Zjednoczonych. No bo Trump dochodzi do władzy i tu będzie taka strefa zgniotu, strefa zgniotu absolutnego w tej chwili w Europie i my to odczujemy Polacy i państwo polskie, tak jakbyśmy palce wkładali między drzwi i to tam, gdzie się odmykają przy zawiasach, tam, gdzie bardziej boli, proszę państwa, no, dlatego, że my jesteśmy w strefie zgniotu między Rosją, Ukrainą, a Zachodem, tak? I jesteśmy w sytuacji, kiedy Trump przejmuje władzę w Stanach Zjednoczonych. I teraz będą działy się sytuacje, no coś w rodzaju, gdyby można było przyrównać do natury, jak szczury uciekają, to panikują. Na czym polega panika, jak uciekają szczury? Szczury por poruszają się wolno. Ale jak coś się dzieje i są w stadzie, one zaczynają się poruszać szybko. Próbują znaleźć drogę ucieczki. Tak? I ta panika powoduje, że mamy taką sytuację międzynarodową, jaką mamy, łącznie z wojną. Ona jest dziwna w tej chwili. Tak? I to jest sytuacja, której no, należało się spodziewać. To nie jest nic, co powinno Państwa zaskakiwać. To, że dziennikarze te wszystkie informacje przekazują Państwu tak, jakby świat się kończył, to bardzo proszę o Melise, bo oni, ci dziennikarze za to odpowiadają, oni po prostu nie wiedzą, co oni mają pisać, tak naprawdę to oni też dla kogoś pracują i niewiele osób tak naprawdę wie. Co się dzieje na świecie? Więc interpretowanie tego jeszcze, żeby spłodzić jakiś realny, w miarę normalny artykuł albo podać jakieś normalne informacje, jest trudno. To robią tylko wytrawni dziennikarze, a oni po prostu blefują albo kłamią. W związku z tym naprawdę proszę się powstrzymać i obserwować sytuację, która się w tej chwili dzieje z dystansu. To bardzo pomaga i człowiek się uspokaja i normalnie zaczyna funkcjonować. Oczekuje się w tej chwili w USA, że Bondi, zaraz powiem o kogo chodzi, która jest pierwszą kobietą na stanowisku prokuratora generalnego, e, będzie miała łatwiejszy proces zatwierdzenia w Senacie. Prezydent-elek Donald Trump ogłosił, on to ogłosił 21 listopada, no, trzy dni temu, że wybrał panią Pam Bondi, wieloletnią zwolenniczkę swojej administracji, byłego prokuratora generalnego Florydy, na stanowisko szefa Departamentu Sprawiedliwości USA w swojej drugiej kandencji, czyli prokuratora generalnego. Wiadomość o tej nominacji pojawia się wkrótce po tym, jak były hmm, poseł Matt Goetz, zrezygnował e, republikanin z Florydy, wycofał swoją kandydaturę z powodu oskarżeń o molestowanie seksualne i obaw o uzyskanie wystarczającego poparcia senatorów dla swojej konfirmacji. Tak, więc e, oczekuje się, że właśnie teraz Bondi przejdzie łagodniejszy proces w Senacie, jeśli zostanie zatwierdzona będzie trzecią kobietą na stanowisku prokuratora generalnego w Stanach Zjednoczonych. Więc kilka jest faktów na ten temat, które warto wiedzieć o Bondi i czego nie można się spodziewać podczas przesłuchania w tej sprawie. No w sprawie jej nominacji. To jest pierwsza kobieta na stanowisku. Państwo się mnie pytacie, no ładna blondynka i tak dalej, no ładna no ma 59 lat może pochwalić się kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w egzekwowaniu prawa, a w 2011 roku została pierwszą kobietą na stanowisku prokuratora generalnego Stołecznego Stanu. Więc Trump chwalił się Bondi za jej pracę na rzecz bezpieczeństwa publicznego i zwalczania handlu narkotykami, ogłaszając tą nominację. Pan była prokuratorem przez prawie 20 lat, gdzie była bardzo surowa The Violent Criminals i sprawiła, że ulice były bezpieczne dla rodzin na Florydzie. Napisał na True Social Trump. Następnie jako pierwsza kobieta na stanowisku prokuratora generalnego Florydy pracowała nad powstrzymaniem handlu tymi rzeczami, które się spożywa na chodnikach i po prostu ludzie tam wariują i i wyniszczenia na, następuje narodu po prostu. E, powracając do tej pierwszej informacji, e, którą mówiłem o Rafale Trzaskowskim e, na początku, pojawiły się też e, inne wątki tego, dlaczego e, ludzie, niektórzy się cieszą, że on, opozycja szczególnie, Mówią na niego drugi bronek. Tak? Opozycja reaguje na zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego, bo wszyscy z Warszawy popierali Trzaskowskiego, żeby jak najszybciej opuścił ratusz i mógł realizować się jako leń w pałacu, czyli drugi bronek. Mówili o Bronisławie Geremku. Napisał na przykład Michał Wójcik, komentując zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego w prawyborach. Jaka partia, proszę Państwa, taki kandydat? Stwierdził z kolei Janusz Kowalski. Głos w sprawie wyników głosowani zabrali również politycy rządzącej koalicji. Kilka minut po godzinie 11 w trakcie Rady Krajowej PO Tusk ogłosił wynik głosowania właśnie dotyczący Rafała Trzaskowskiego. Ja Państwu powiem, że czy to twierdzenie jest prawdziwe? No, czy ono jest y, prawdziwe? Drugi bronek, no to też można powiedzieć Bronisław Komorowski, tak, że to o tego bronka chodzi. Y, w każdym bądź razie, no być może to bardziej będzie pasowało y, do Bronisława Komorowskiego. Natomiast oni chcieli, czy to jest prawda, że oni chcieli się go pozbyć Trzaskowskiego z Warszawy, żeby im się tam nie szwendał, lepiej niech idzie do, do pałacu i rządzi. tak. No więc wyobraźmy sobie w ogóle taką sytuację, ale mamy tutaj jeszcze jedno takie ciekawe stwierdzenie, że oczywiście to jest persyflaż, ale mówią tak, że, bo Sikorski przegrał to głosowanie 75 do 25. Trzaskowski dostał 75% głosów, a Radosław Sikorski 25%. I no, niesamowita przepaść tak? między jednym a drugim. I mówią tak, wyrazy szacunku dla Radosława Sikorskiego za determinację i przypomnienie wszystkim, że siła charakteru dalej jest jego znakiem rozpoznawczym. Tak przegrać to jak wygrać. <grych> Więc no, ludzie się śmieją po prostu, tak? Mamy sytuację, że zawalacie mnie e-mailami i smsami. Panie Milko, niech pan coś powie, czy będzie można naprawiać samochody w Polsce, które są starsze niż 15 lat. Oczywiście ja temat sprawdziłem. Jest kupę newsów na ten temat. Są pewne regulacje unijne, ale Unia Europejska na czym siedzi? To nie jest tak, proszę Państwa, że pojawia się informacja, że nie będzie można naprawiać samochodów starszych niż 15 lat, że to jest fake news. Hola, hola z tym fake newsem, ok? Ja też mam samochód, który ma... 20 lat i więcej też sobie go naprawiam i, i, i łatam dziury tak? I, i uważam go za najpiękniejszy samochód na świecie yy, i zawsze chwalę się przed tymi którzy jeżdżą samochodami za pół miliona czy, czy milion żeby zwrócili uwagę na mój piękny samochód który poko pokonuje podobne trasy z podobną szybkością no bo jest ograniczenie no ja wszędzie nim dojadę no i, i, i tyle, proszę Państwa, do każdego, każdego gospodarstwa rolnego, bo głównie stamtąd żywność kupuje i, yy, no i tyle. I, i też dojada i też wrócę. Tak? I, no, i, I ten samochód mój kosztuje, no, nie wiem, 300 zł, czy, czy 500 zł, a, a jego kosztuje pół miliona, ale musisz zwrócić uwagę, jak jest piękno, tak? że ktoś, ktoś to kiedyś projektował i tak dalej, i są rzeczy, no, w których można się zakochać, a niekoniecznie drugiemu muszą się podobać, a podobno o gustach się nie rozmawia. Tak? Więc y, dlaczego ta informacja wystrzeliła, że nie można y, będzie remontować samochodów? Taki przekaz się pojawił w sieci, wywołał oburzenie internautów. No, że to ma być, pochodzić z jakiegoś unijnego rozporządzenia i tak dalej, i tak dalej. No nie ma jeszcze takiego rozporządzenia, ale proszę Państwa, oni siedzą nad tym. Tak, oni dyskutują na ten temat właśnie. W lutym, w marcu tego roku pojawiła się jakby inna odsłona tego przekazu, że instytucje Unii Europejskiej jakoby miały... Pracować nad tym, by nie można było już naprawiać samochodów starszych niż 15 lat. Nie zrobią tego przepisu tak od razu, dlatego że no, ludzie by się wkurzyli to bardzo. Ten przekaz jakby jest rozpowszechniany w innej sekwencji. Tak? Oni próbują oszukać ludzi, bo no, trzeba powiedzieć tak, że średni wiek samochodów w Polsce to 14,5 roku. Więc jakby mieli nakazać, zakazać napraw samochodów 15 lat, no to jakiś dramat by się zrobił, tak? Ale generalnie wiemy o celu, o celu, że generalnie nie ma być prywatnych samochodów. Tak? Już Szenzen na przykład w, Shenzhen, w Chinach, no to mamy też taksówki które podjeżdżają, to na aplikacje się je wzywa. Autonomiczne i nie tylko tam. W wielu miastach są i w wielu miastach też na świecie. Podjeżdża samochód bez kierowcy, autonomiczny. Wsiadamy, mówimy gdzie mamy jechać, to na aplikacji się wszystko wpisuje. No i jedzie samochód i, i wysiadamy tam, tam, gdzie mamy. Nie ma kierowcy w tych autach. Więc mamy tutaj sytuację, dlaczego państwo piszą i dlaczego te artykuły rozpisują się o 15 latach, że nie można naprawiać samochodów. Oni do tego tematu podchodzą z zafałszowanym planem. Absolutnie. Myślą, że ludzie są już tak durni, że nie kombinują już, przestali kombinować. A ludzie kombinują, proszę Państwa, i powiem Państwu, co oni kombinują. No oni kombinują rzeczywiście, żeby ten przepis wprowadzić, to nie będzie teraz od, od razu, ale od czego chcą rozpocząć. I tu proszę uwagę, więc oni chcą zakazu remontu samochodów starszych od 15 lat, tak sobie kombinują. W przypadkach poważnych usterek. O, tak sobie wymyślili oczywiście później ten przepis będzie rozszerzany, tak? Ale na razie, czyli awaria silnika. <laughs> Proszę państwa, jak jest awaria silnika powyżej 15 lat, no to to już jest koniec. Samochód trzeba oddać. Oni tak teraz kombinują. Układ hamulcowy czy kierowniczy? Tak samo. No, już. hamulce się, co to jest hamulec? No to jest pompa hamulcowa, wężyki i zaciski hamulców, tak? A tutaj nawet chcą, jak jest układ hamulcowy, coś nie tak, no to też jak ma powyżej 15 lat, to adios, tak? Czy układ kierowniczy? No. no jakieś jaja. Unia Europejska argumentuje, że te zmiany są kluczowe dla poprawy jakości powietrza oraz obniżenia emisji spalin, co ma wpłynąć na zdrowie mieszkańców oraz klimat. Wiedzą Państwo, że to są pierdoły. No ale oni tak cały czas gadają. Właściciele starszych aut zamiast napraw będą zmuszani do ich złomowania, czytamy w artykule. Choć nie ma na ten temat żadnych konkretnych przepisów, to oni siedzą i kombinują. Więc doniesienia są szeroko cytowane i komentowane przez oburzonych internautów, a nawet czołowych polityków. Więc to jest w istocie prawda, bo oni kombinują, żeby te przepisy wprowadzić, ale na razie przy poważnych awariach samochodów powyżej 15 lat. No. O tym też mówi Jacek Syriusz Wolski, był europoseł Prawa i Sprawiedliwości. On tam jako poseł ma tam wejścia w różne kanały informacyjne i, i to jest prawda, o tym oni rozmawiają. Nie ma jeszcze przepisów, ale. Siedzą i gadają, knują po prostu na ten temat. To są, to wiedzą Państwo, to są rzeczy niebywałe. Więc tam chodzi o artykuł pierwszy w tym zapisie, bo tam pewne dokumenty przeniknęły w części A załącznika do projektu, w którym zapisano, że naprawa pojazdu jest niemożliwa jeśli z technicznego punktu widzenia wymaga wymiany silnika, skrzyni biegów, karoserii lub zespołu podwozia skutkującego utratą pierwotnej identyfikacji pojazdu. Czyli <ścoughs> winy numer albo różne numery są bite na różnych podzespołach, czyli karoseria, silnik, tak, ma numer jakieś tam inne podzespoły, jeśli oni rozszerzą tą ilość tych podzespołów, no to wtedy yy, nawet nie można będzie dostać tych podzespołów, tak sądzę. Znaczy, market zawsze będzie istniał i zawsze będzie yy, można gdzieś części zamienne kupić, ale to u siebie w domu chyba można będzie tylko zrobić. Yy, jest to projekt, ale jak jest projekt, to jest się czego obawiać to jest wszystko w etapie dyskusji w Radzie Unii Europejskiej, organie zrzeszającym ministrów odpowiedzialnych za właściwy obszar. I wszystko wiemy na ten temat. tak? Czyli knują po prostu i tyle. A teraz chciałem Państwu powiedzieć, powiązać dwa państwa. Argentyna i Stany Zjednoczone. To, co wprowadził Javier Milei, czyli prezydent Argentyny w Argentynie, wiecie, taki, on trochę taki dziwak jest, ma takie pejsy połączone tutaj, albo już nie połączone z brodą, czasami zapuszczają, ją, czasami... Ale pejsy ma dotąd, takie długie. One się rozszerzają do szyi. On był, pojechał do Maralago, do Trumpa. Jak on wygrał, no to po prostu w samolot i zasuwał do Trumpa i odtańczył tam taniec szczęścia na środku parkietu w Maralaga u Trumpa, tak? bo Trump go bardzo lubi. Jest taki prosty chłop, nie? Ale on wprowadził jako jedyny w tej chwili przed Trumpem na, na świecie daleko posunięte zmiany i zrobił w Argentynie to, co chce zrobić Trump w Stanach Zjednoczonych. Ja nie wiem, czy państwo się pochylili na tym tematem, ale ten, to mówią o cudzie w Argentynie. Oczywiście jest wiele artykułów, gdzie piszą bzdury na ten temat i snują jakieś apokaliptyczne wizje co do Argentyny, a to jest ci dziennikarze, którzy to robią, to jest tak, tak zwane, to jest prawda, mówią, to jest prawda, to jest prawda i, i a to wszystko to jest główna prawda. Więc e, przyjrzymy się cudowi w Argentynie. Ja Państwu powiem, to co dokonał ten człowiek, ale ludzie go wybrali. Ja pamiętam, jak do tych wyborów dochodziło. Jak ten Javier Miley, e, on wiecie, co on zrobił na, na początku, e, więc został prezydentem i ogłosił rozwiązanie administracją federalną. Ingresos publicos, czyli największego urzędu skarbowego w kraju, wziął to zlikwidował cały urząd podatkowy, żeby się wszystkich pozbyć po prostu z tego budynku i wywalił ich po prostu na zbity pysk. Ten Javier Milei, prezydent Argentyny, on robił takie spotkania, pokazywał ludziom, miał taką dużą tablicę i tam były przyklejone kartki z ministerstwami, które pokazywał ludziom, bo on zlikwidował 15, połowę ministerstw. On zrywał te kartki z tymi ministerstwami, z tej tablicy, je wyrzucał i pokazywał, że ministerstwo chlas zrywał i wyrzucał. Zrywał i wyrzucał. I on e, e, więc Zlikwidował ten urząd podatkowy i zastąpił go nowym urzędem, ale zatrudniając o ponad 3 tysiące urzędników mniej niż ten poprzedni. I to już dało 6,5 miliona dolarów amerykańskich oszczędności rocznie. Ale to był tylko początek, proszę Państwa, to jest dokładnie to, co będzie robił Trump. Ograniczy połowę urzędów federalnych, po prostu je pozamyka. Tam by było niektóre urzędy, tak jak Ministerstwo Nauki na przykład, no tak by to było, można przyrównać w Stanach Zjednoczonych, to on to w ogóle zlikwiduje. On, to, to, po prostu ten budynek zostanie pusty, tak? Tam nie będzie czegoś takiego w Stanach. Ale to wiele urzędników, wielu urzędników i wielu urzędów czeka. Robią dokładnie to, co robił Javier Milley. Przy okazji odciążył przedsiębiorców od nadmiernej biurokracji, zamykając ten urząd podatkowy. To tylko jedna z wielu zmian wprowadzanych przez skrajnie wolnorynkowego prezydenta Argentyny. Ale za chwilę dowiecie się Państwo, co ten człowiek rzeczywiście czego dokonał. Tu, jeżeli w Polsce nie będziemy mieć kogoś takiego jak prezydent Argentyny albo prezydent Trump, to Polska, to, to już jest koniec, proszę Państwa. Naprawdę. Ja już jestem y, starej daty, można by powiedzieć. Ja sobie dam radę, tak? Ale młodzi ludzie nie za bardzo. Nie za bardzo. Więc ja się temu przyglądam. I z pewnego dystansu o tym Państwu mówię. Tak? Ja mam do tego dystans. Mogę się y, uśmiechnąć, mogę coś tam zażartować, mogę to robić. Natomiast niektórym nie jest do śmiechu ani do, do robienia z tego powodu jakichś żartów. Co kluczowe dla rozwoju gospodarki w tej Argentynie, zmiany polityki państwa w trakcie ostatecz... jakby ostatniego roku już sprowadziły inflację do najniższego poziomu od trzech lat. Ale ci, którzy to piszą, piszą tak specjalnie, żeby nie było wiadomo o co chodzi. Proszę Państwa, rok temu w Argentynie była inflacja na poziomie 22%. No proszę sobie to sprawdzić, bo oni to ukrywają, rozumiecie? Oni nawet prawdy nie mówią, jeżeli ktoś taki osiąga sukces, oni prawdy nie powiedzą. Mówią, no tak, sprowadził inflację do najniższego poziomu od trzech lat. A to jest gówniana informacja, bo on w ciągu roku obniżył inflację z 22% na 2,7%. No proszę Państwa, w ciągu roku dokonał cudu. Tego nie napiszą, tego, że obniżył do najniższego poziomu. Tutaj widzicie, w tym zdaniu widać manipulację. Manipulacji by nie było, gdyby ten, już nie powiem, jaki dziennikarz napisał, że obniżył w ciągu roku inflację z 22% na 2,7%. Tak? Tylko napisał, że sprowadził inflację do najniższego poziomu od 3 lat. To są manipulacje dziennikarskie. Javier Miley obiecał cięcie państwową piłą łańcuchową, bo on z tą piłą łaził i ją palił. I powiedział, że pobcina, łaził z tą piłą łańcuchową, włączoną, proszę Państwa, raz na silnik, raz na elektryczną łaził i że będzie rżnął i obcinał ten prezydent Argentyny. Więc dziwnie wyglądał i śmiesznie, ale on dokonuje cudu tam. Więc Mi Milej, prezydent Argentyny, zamknął 13 ministerstw rządowych. Wyobrażacie coś takiego w Polsce, kiedy Szef rządu zamyka 13 ministerstw? Nie, on nie zamyka. Tusk ro co robi? Przyjmuje nowych urzędników, tak? rozbudowuje y y administrację, bo kolesiostwo jest. Trzeba kolesi po prostu za zatrudnić. Więc zamknął 13 ministerstw rządowych i zwolnił ponad 30 tysięcy pracowników z tych ministerstw. Co? przyczyniło się do nadwyżek budżetowych. Ale to nie tylko, jak się takie wiecie dlaczego Arge... to państwo zaczyna stawać na nogi, Argentyna, dlatego, że jak się likwiduje ministerstwa, głupawe ministerstwa, tak jak na przykład Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, czy Ministerstwo Ministerstwo Zdrowia, dokładnie to, to samo, proszę Państwa. To wszystko może istnieć bez tych ministerstw. Ministerstwo Edukacji Narodowej, czy jakie tam, Ministerstwo Kultury, tak? To, to wszystko to jest, to, to jest niepotrzebne w ogóle. Naprawdę, ja tak sądzę. Gospodarka sama sobie da radę. Nie trzeba im żadnych ministerstw w gospodarce. Więc to, co się, jak on pozbawił e, Argentyny połowę ministerstw, tak, 13 ministerstw rządowych wyrzucił, e, to zrobił rewolucję, tak? Więc nawet realne prace wzrosły, mimo że tam było bardzo ciężko. E, poszło bezrobocie w górę, tak, ale to jest początek, to jest ten szok. E, Dane również wykazały, że rozwija się coraz bardziej gospodarka. No dlatego, że ministerstwa i nikt nie będzie siedział nad tą gospodarką centralnie sterowaną. Zostawmy gospodarkę samą. Ona się sama rozwinie. Tam nie trzeba żadnych ministerstw. Roczna inflacja nadal jest wysoka, ale zeszła do poziomu blisko z jakiegoś tam, piszą ci dziennikarze, którzy nie chcą napisać i nie chcą przyznać, że inflacja została zbita w ciągu roku z 22 do 2,7%. Takie bzdury wypisują. Gdy Javier Milei, prezydent Argentyny, gdy obejmował władzę, ceny rosły po 25% Miesięcznie, proszę Państwa. A teraz przyhamowały i spadają. On postanowił zrobić to coś, czego nie odważyły się zrobić przez dekady populistyczne, lewicowe rządy. Ludzie wybrali go zresztą dlatego, że mieli już dosyć stopniowego popadania w coraz większą biedę i galopu cen. Milej rozpoczął od polityki oszczędności po stronie wydatków rządowych i to było, jeśli chodzi o niego, uczciwe. Cięcie wydatków tą piłą, słynną, piłą łańcuchową, zgodnie z obietnicą z kampanii wyborczej, trzeba się trzymać obietnic, a nie oszukiwać społeczeństwo, tak jak oszukuje nas rząd, który oszukał społeczeństwo, i dobrał się do władzy, bo naobiecywał różnych rzeczy i, i z tych rzeczy niewiele zostało zrobione. To, proszę państwa, niewiele. Oszukał społeczeństwo, rząd, nasz Polski. Zgodnie z obietycą z kampanii wyborczej, którą Milej ob, jakby obrazował, tak, biorąc piłę łańcuchową do rąk, zahamowane zostały to drastycznie wydatki publiczne, w sektorze publicznym zaczęły się zwolnienia. To odbywa się kosztem konsumpcji oczywiście. Sprzedaż wołowiny spadła i tak dalej, do najniższego poziomu i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest, to Reuters podaje, to wszystkie rozpisują się na ten temat media, ale to jest terapia szokowa. Po dziesięcioleciach polityki socjalistycznej Argentyna Przechodzi obecnie najpoważniejszą korektę gospodarczą od czasu kryzysu walutowego w 2001 roku, kiedy kraj zrezygnował ze stałego kursu wymiany, co obniżyło wartość peso i oszczędności Argentyńczyków o 75% w jednej chwili, pisze amerykański The Daily Economy. Argentyńczycy praktycznie w jeden dzień st stracili 75% swoich oszczędności. Milei, czyli prezydent Argentyny, za kluczowy punkt postawił zobowiązanie do ochrony prawa własności. W ten sposób jest szansa na przywrócenie inwestycji gospodarcze. I te właśnie 13 ministerstw rządowych, które on zamknął, zwolnił 30 tysięcy pracowników sektora publicznego, czyli około 10% tak jakby, wszystkich pracowników federalnych i okazało się, że państwo zamiast tracić, to, no, zyskuje. Nadwyżki w budżecie są już wykazywane miesiąc po miesiącu od stycznia bieżącego roku, a trzeba dodać, że państwo na koniec 2023 roku miały gigantyczny dług w wysokości, słuchajcie, 155,4% PKB my mamy jaki 65% PKB polska ma oni mieli 155 nie wiem czy państwo usłyszeli to co przeczytałem bo tak piszą dziennikarze żeby się czytający nie zorientował i to jest chcę państwa powiedzieć jak to się robi jak się po prostu dobrą informację się czyta tak żeby ktoś słuchający się nie zorientował a ja to specjalnie zrobiłem Nadwyżki w budżecie są już wykazywane miesiąc po miesiącu od stycznia. To zdanie. A na koniec roku 2023 dług wynosił 155,4% PKB. A po roku? Nie ma długu. To to dziennikarze nie napiszą. Mało, że ten dług zniszcz, z, został zlikwidowany. 155,4% PKB, to jeszcze jest nadwyżka. Nadwyżka w budżecie. Wyobrażacie sobie. Od czasu objęcia urzędu w grudniu Milei obciął dotacje na transport, paliwo, energię zamiarem obniżenia inflacji. Jeszcze rok temu w kraju brakowało paliwa. Teraz już go nie brakuje. Argentyna jak Polska w latach 90. Obecne reformy Milley w artykule The Daily Economy porównuje się do naszego kraju z lat 90. Polska odniosła sukces w liberalizacji, bo wyeliminowała impuls rządu do drukowania pieniędzy i, arbitra i e, tej arbitralnej sekwencji w interwencji w sektorze prywatnym. Milei uchylił kontrolę czynszów w styczniu. Podaż mieszkań wzrosła o prawie 200%, a ceny czynszów spadły o 40% w Buenos Aires. Widzicie? Podstawowe reguły popytu i podaży znowu zadziałały i znowu okazało się, że regulacje państwowe hamują wzrost podaży mieszkań i prowadzą do wysokich cen. To, powinni zrobić, to powinien zrobić rząd w Polsce. Ale oni są za głupi, proszę Państwa. To my nawet yy, dajmy sobie spokój. Prognozy dla Argentyny idą w górę i prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego wzwyżkują w stosunku do Argentyny. Inflacja spadła, tak jak Państwu mówiłem, z ponad 20 do 2,7% w ciągu roku. W ciągu roku! Z 13 ministerstw wypieprzył po prostu facet. Tak? E, dlaczego ja o tej Argentynie tak mówię? Dlatego, że oni robią to, co będzie zrobione w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? O tym mówię jeszcze raz. Bo proszę Państwa, Argentyna to jest Argentyna, a Stany Zjednoczone to są Stany Zjednoczone. Jeżeli Stany przeprowadzą to, co Argentyna zrobiła, w tej części chociaż, to to się przeniesie na Europę. Dlatego o tym mówię. Zobaczycie. We'll see. Eee, I to nie jest moja, tak jak tutaj świat... Eee, ci, co robią predykcje, co wszystko niby wiedzą, czy mają jakieś wizje, jakieś na temat tego, co będzie w Polsce, co będzie na świecie. Tyle pierdą, proszę Państwa, na tym internecie jest. Ludzie nagrywają o jakichś wojnach i tak dalej. Ja czytam te wiadomości, bo to jest mój obowiązek. Natomiast nie interpretujcie tego, że w momencie, kiedy się coś czyta, to nie znaczy, że my to mamy... Inter... Ktoś czyta, że będzie tam jakaś tam wojna kolejna i tak dalej. No to przeczytać można, ale nie wolno tego w ten sposób interpretować. Jeżeli ktoś ma wizję, e, tak jak ci wszyscy, którzy takie wizje miewają i przepowiadają przyszłość, robią na ten temat programy, to to są wizje, proszę Państwa, e, na róż komuś się uda, tak? Ja też miałem wizję na temat Trzaskowskiego i mówiłem państwu, że on zostanie wybrany i on będzie prezydentem. A to wcale nie znaczy, że ja go chcę, tego człowieka. Mam kanał na... Y, 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 już stworzony na Telegramie y, w pierwszej linii opisu pod tym filmem Mogą Państwo to kliknąć i znaleźć się na tym telegramie. Tam zobaczycie rzeczy, które warto przeczytać. Między innymi o, o Trzaskowskim. 20 rzeczy o Trzaskowskim. Bardzo fajna, kilka minut, 8 chyba minut to trwa. Zobaczcie sobie. To jest mój kanał i tam prezentuję rzeczy, których tu nie prezentuję. I jak mówię, że będzie prezydentem, to, to będzie. Bo to wynika nie z tego, czy ja chcę, czy ktoś chce, tylko oni zawłaszczyli władzę i oni decydują, kto będzie prezydentem, a nie społeczeństwo. No proszę Państwa, chyba nie wierzycie w to, że wy będziecie wybierać prezydenta Polski. Jeżeli sądzicie, że Polacy wybiorą prezydenta Polski, to się mylicie. A dlaczego ja tak mówię? No dlatego, że przy zawłaszczeniu władzy i wprowadzeniu odpowiedniego, odpowiednich uregulowań prawnych, Wy dostaniecie wybór. Tak? I nie ma znaczenia, na kogo pójdziecie głosować. Czy teraz jestem w sednie? Że to nie ma znaczenia, na kogo zagłosujecie. Tak? To i tak ta osoba zostanie wybrana. Tak to działa i, i do tego trzeba tak podchodzić. E, powiem Państwu, że Rosja pomogła bardzo. Kubie. Tam jest blackout, tam jest ogromny, tam ludzie w ciemnicy żyją. Jak Słońce zachodzi, to nie mają prądu. No nic nie mam, no nie ma prądu, nie? I Rosja podsyła im tam tankowce z Europy. To jest ciekawe, że to są tankowce z Europy, a oni wszyscy podejrzewają, że to Rosja płaci z kredytu udzielonego przez Rosję za te tankowce, które płyną z Europy na Kubę, żeby dać 80 tysięcy ton oleju napędowego tam mają te generatory żeby tam, żeby tam trochę prądu mieli na Kubie, no, no masakra jest no, tam jest, ludzie chodzą ze świecami z latarkami więc Rosja pomaga w tej chwili Kubie no z tego co wiem to Rosja płaci za, za to wszystko to jest takie no przykre to co się tam dzieje no będziemy się spotykać, nie będę tu już się rozwlekał dzisiaj. Mamy jutro poniedziałek, 25 listopada jutro jest. O godzinie 18 się spotykamy. A dzisiaj dziękuję za udział w ankiecie, w czacie. Pozdrawiam wszystkich Państwa. Polonie na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych, wszystkich Państwa w Polsce, którzy mnie słuchali. Zapraszam na Telegram w pierwszej linii opisu, proszę wejść na mój kanał na telegramie i zobaczycie Państwo, tam widać pewne wypowiedzi i charakter tego, jakiej, o czym ja myślę. Poza tym macie Państwo ze mną jakby bezpośredni kontakt na telegramie. Zapraszam, dziękuję serdecznie, pozdrawiam, kłaniam się milko.